Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w specjalnym odcinku, o którym głośno jeszcze mówić nie mogę, dlatego że Oliwka jest u siebie w pokoju, a ona jeszcze nic nie wie i pewnie teraz się zastanawia, o co tej mamie chodzi. Ale spokojnie, ja Wam zaraz wszystko w aucie wytłumaczę, bo muszę jechać z Dawidem po potrzebne rzeczy do tego odcinka dla naszego... Wiecie, o co chodzi, więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, to dajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I może chcielibyście, żeby któreś z nas wcieliło się też w tą rolę, co Oliwka dzisiaj się wcieli. Wcieli się w jakąś rolę! Zero reakcji. Jedziemy na zakupy i zabieramy Was razem z nami. Teraz na spokojnie mogę Wam opowiedzieć o całym naszym planie i powiem Wam, że jest taki jeden punkt, którego boję się najbardziej, czyli wejście do apteki po takiego wielkiego pampersa. Ogólnie jedziemy do Pepco i do Rossmana, trzeba kupić jakąś butelkę, no bo bobasy nie piją, wiecie, ze szklanek, tylko z butelek i... Jaju! Przestań się ze mnie nabijać! Pamiętam, jak naprawdę Oliwka była bobasem i kupowaliśmy jej słoiczki z tym, wiecie, jedzonkiem dla bobasów i pamiętam do tej pory, że ona bardzo, ale to bardzo lubiła taki obiadek, białe warzywa z kurczakiem czy coś w tym stylu i mam zamiar jej dzisiaj ten obiadek również podać. I jeszcze coś tam lubiła, ale to... Dawid, przestań, bo wyszykowałam się i powiedziałam do Dawida: jaju, a on teraz chodzi za mną i tak gada. Ty jesteś bobasem, ty powinieneś jaju! Ty powinieneś być tym bobasem na odcinku, no ale dzisiaj nasza Oliwcia. Okej, więc pierwszy sklep, jaki odwiedzimy, to Rossmann i będziemy szukali tam jedzonka, może jakieś butelki, albo coś w tym stylu, wiecie, wszystko dla bobasów. Teraz szukamy obiadku i generalnie to ja nie pamiętam, z jakiej to było w ogóle firmy, bo tutaj są i obiadki, i deserki, wszystko. Pamiętam tylko, że było białe. Jabłuszka z biszkoptem to jest deser, ale deserek też można wziąć naszemu bobasowi po 6 miesiącu. Ile bobas będzie miał nasz miesięcy? Po 6 niech będzie, nie? Bo to tak słoiczki, spaghetti jakieś, wierzysz? Nie, szukamy tego białego kremu z warzywami. Jest, to jest to. Krem z jasnych warzyw z kurczakiem. Deserek, obiadek mamy. Jedzonko już mamy, to teraz jakieś akcesoria. No przydałby się też smoczek, jakby nie było. Ale masz jakieś smoczki? Dobra, bierzemy takie najtańsze. I tutaj mamy jeszcze łyżeczki do deserków w trzech kolorach. Takie ładne, dziedziusiowe, pastelowe. Może sobie wybierze, jaki kolor będzie chciała. No właśnie, dziedziuś może pokaże paluszkiem, że to na... No dobra, no to jak mamy już te smoczki, to ja jeszcze widzę taką buteleczkę piękną, zobaczcie, no. Poczekaj, to nie, bo to dla chłopczyka, my mamy dziewczynkę, to nie. O matko, to jest taka ładna, fajna, z pandziulką, zobaczcie. No śliczna jest, ładniutka. No dobra, to mamy cztery rzeczy dla bobasa, ale nie mamy pampersów. A bobas musi robić w pampersa, no nie? No. Teraz idziemy do Pepco, słuchajcie, bo tam trzeba kupić zabaweczkę dla naszego bobasa. I może jakąś czapeczkę albo coś. Bo to już wszystko mamy, no bo pampersa to w aptece, nie? Zawsze jak chodzisz. Nie, no jakbym teraz miała taką malutką córeczkę, to... Znalazłam czapeczkę dla naszego bobasa z uszkami. Jest po prostu przesłodziutka. Tutaj przesłodka dziewczyna, no to tak jak nasz bobasek dosłownie. Więc bierzemy to i teraz szukamy jakiejś zabawki. Słuchajcie, znalazłam też śliniaczek, jeszcze z fioletowymi takimi akcentami. Tutaj jest folijka, to nawet jak dziecko wypluje, to się nie zabrudzi. I jeszcze taką grzechotkę konika morskiego, beżową, bo teraz jest moda na beżowe dzieci. Teraz musimy jechać do apteki i Dawid musi iść po coś. Ja nie idę, ty idziesz. Idziesz. Nie, inaczej to wygląda kobieta, inaczej mężczyzna. Nie. Tak. Słuchajcie, właśnie wracam z apteki, kupiłam pampersa dla naszego bobasa i jak się okazało, to było najfajniejsze kupowanie pampersa ever. Pani w aptece mnie poznała i powiedziała, że jej córka Zuzia nas ogląda. Ja wytłumaczyłam w ogóle, do czego jest ten pampers, więc nie było przypału. No i Zuzia, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, mam nadzieję, że będziesz oglądała. Ale przyfarciłaś? Przyfarciłam, bo tak się stresowałam, mówię, matko, pomyślam, że nie wiem, po co mi ten pampers w ogóle, a tu proszę, pampersior. Pani mi pomogła dobrać rozmiar, więc jedziemy do naszego bobasa. My już w domu i idę po Oliwkę. Zobaczcie jej reakcję. Słuchajcie,
Oliwia jest wyjątkowo dużym dzieckiem, dlatego muszę ją trzymać, tak? Oliwia, dzisiaj zostajesz bobasem na 24 godziny. Tak, Oliwcia, my z tatą się zajmiemy tobą. Bądź dobrym bobasem, ale ciężki ten bobas jest. Poczekaj, to jak ona ma tak 6 miesięcy plus, to ona jeszcze nie chodzi, nie raczkuje raczej. Oliwia! Opuszczę dziecko! No dobrze, skoro nasze dziecko już leży, to mógłbyś mi podać torbę z naszymi zakupami? Dobra, to tutaj mamy wszystkie niezbędne rzeczy dla naszego dzisiejszego bobaska i zaraz zobaczymy, czy bobaskowi się spodobają. No dobra, no to pierwszą rzecz to myślę właśnie, żeby bobasek był szczęśliwy, to mamy tutaj taką fajną grzechoteczkę z gryzaczkiem, bo to ząbki mogą wychodzić, trzeba trochę pogryźć. Lady, nie szczekaj, bo obudzisz mi dzidziusia, który jeszcze nie śpi. Zobacz sobie, bobasku, ale bobasku, ty musisz być taka delikatniejsza trochę, zobacz. Dawid, ona patrzy, już widzi kształty. Boże, odparzyć to trzeba wodą, wrzątkiem zalać. Przecież to trzeba wyparzyć, no. Zobacz, już jest czyściutka. Mamusia odkaziła, tu masz gryzaczek. Zobacz, jaki fajniutki. Tu masz takie bobeczki latające. No weź do rączki, weź. O, no możesz sobie gryźć, bo dziącełka na pewno swędzą. To wiecie co, ja po prostu chyba sobie wyjmę, tutaj będziemy mieli taki stoliczek przy łóżku, no bo łóżeczko no powinno być, ale na razie to damy radę. To tutaj o do picia, tu jest śliniaczek dla dzidziusia, ale telefon to trzeba schować. Tutaj mamy czapeczkę, to po kąpieli się założy, taką ładną, dydusie. Widzisz dzidziusio, jak my cię kochamy, rodzice tak bardzo cię kochają. To jest obiadek, zaraz sobie zjemy, nie, to był deserek i obiadek. No i słuchajcie, przede wszystkim najważniejsze, no bo jak tutaj nam się awaria jakaś zrobi zaraz, to będzie lipa i będzie pranie łóżka. Dobra, dzidziusio, jakbyś kubkę chciała zrobić albo coś, to słuchaj, jak to się przebierało te małe dzieci, bo Stasiu to już jest duże, ja już nie pamiętam, to do góry się brało, tu musisz pupsko podnieść, dzidziusiu, podnoś pupę. Dobra, mama nic nie zapomniała, przebierzemy, jakby co, to wszystko zostanie w pampersie, dawaj tutaj. Musisz współpracować, bobasku. O. Ale słuchaj, dzidziusiu kochany, bo jakby była kubka albo siusiu, to pampersik to uratuje, a nie żebyś tatusia obsrała na przykład. Musi być pampersik, spokojnie. Jak się cieszy z pampersa. Cieszy się, nie? Jak się cieszy nasz bobas. Dobra, już jak dzidziuś jest tutaj przebrany, kubkę ma suchutko, to ja myślę, o teraz jeszcze poczekajcie, smoczek wyparzymy i żeby sobie dzidziuś poleżał, a ja obiadek przyszykuję. No powiem wam, że się trochę umęczyłam przy tym bobasie, normalnie się spociłam i teraz może tatuś mi pomoże wy... co to za smoczki my wybraliśmy? Dawid, tu nie ma tego dzyndzla takiego do łapania, jest słonik i kropeczki. Myślisz, że dzidziuś nam pokaże, który by wolał? Dzidziusiu malutki, pokaż paluszkiem, który byś chciała smoczek? Obydwa? O, ten bobas jest jakiś taki, wiecie, trochę... Dosyć, że jakiś duży, ciężki, to jest niegrzeczny. Buntownik, ty, to się zaczął ten bunt nastolatka, może, albo jakiś, jak to jest to? Rozwój skokowy, jak to się nazywa? Że rozwój, jest takie coś, że jak dzieci mają tak w takich miesiącach któryś. Tu włożymy, dziumdziaj sobie, a mamusia obiadek zrobi, tak? No... Ojej, no nie wypluwaj, popukaj, no. Popukaj jej, popukaj. Popukam, no już, tak, teraz. No, no jej, a no jakie to dzieciogie. No popukaj, popukaj, może będzie chciała. No dobra, to jak nie chcę smoczka, to ja idę ten obiad robić. Poczekajcie, to nie, to jest to, łyżeczki trzeba ładnie, dobra, okej. Okay. To już zaraz wracam. Dobra, ja tutaj podgrzałam, zobaczymy. Spróbuj, czy zaraz... dobre. No nie, trochę musi wystygnąć, bo no, przedobrzyłam. Za długo, ja już nie pamiętam, jak to się, wiesz, no trochę... Oj, żeby tam trzeba zobaczyć. No, trzeba poczekaj. Nie, no myślę, że... Nie, trochę jednak musi odstać, żeby się dziś już nie poparzył. Cicho. Chodź, bobasku. O Jezus. O Jezus. Chodź, bobasku mały. Na fotelik pójdziemy sobie zjeść. Tatuś nam poda śliniaczek. O Jezu. O matko jedyna. O Jezu, kiedy ty tak urosłeś? Dziecko. Dobra, pampersik pełny? Nie, dobrze jest to. To teraz jeszcze podaj nam tego śliniaczka. Dobra, zobacz, mamusia ci kupiła taki ładny, fioletowy.
O, dobra, super. Zobacz, jak tutaj ci jedzonko spadnie, to nic się nie stanie, bo to jest taka kieszonka. Jakby coś, wiesz, wypadło się, ulało, to... No, ej, no nie, nie wolno gryźć, Oliwka. Oliwia, co ty robisz, no? No na dzieci małe się nie krzyczę, co ja mam zrobić? Dobra, jeszcze mamusia spróbuje. Pochuchaj jej. O, właśnie, no przecież małym dzieciom się... A jeszcze ci powiem, Oliwcia, już tak wiecie, poza tym całym challenge'em, że to był twój ulubiony obiad z dzieciństwa, dlatego go z tatą wybraliśmy dzisiaj. Mamusia pochucha, że było dobre. No, leci samolocik, leci, leci. Nie, 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 nie rób tak, mamie, nie rób tak, no. No, Oliwka, proszę ci, no za mamusię. No za mamusię, za mamusię. No, za mamusię, za tatusia, za lady. No, dawaj. Noż. O, mniamciu, no tak ci... No nie, co... Oliwia, jemy, jemy. Jemy, dzidziusiu, jemy. No rozpłakał się dzieciom, no nie smakuje ci. No Oliwcia, chusteczki Dawid, daj do wytarcia, bo ja zapomniałam. Dobra, dawaj tu bobasku, wiesz co? My musimy chyba same sobie zostać, to zjesz, spapusiasz sobie, tak? Dobre jest, no naprawdę jest dobre. Brzuszek pełny będzie zadowolony, no. A nie powinnaś wziąć Oliwci na odbicie się? No powinnam po jedzeniu, to trzeba, no, żeby się odbiło, no. Dobra, bobasku, to chodź tutaj mama, po... ale już to zobaczyła, jak ładnie zjadłaś, nawet nic nie ubrudziłaś, grzeczna moja dziewczynka. No zaraz tam może pampersika będzie trzeba zobaczyć, chodź na odbicie do mamy. Ojeja, jaki nam się dzieciak ciężki trafił, o jest! O Jezus! O, chyba coś tam poszło. Dobra, nalałam jej troszeczkę soczku, tylko że wiecie, ja podgrzałam, trzeba sprawdzić, czy to oby na pewno... Ej, tu nie ma dziurki w tej butelce? No jest, no. No jak to zrobić, żeby... Nie, dobry jest, to idziemy. Masz soczek, trzymaj sobie w łapki, tu o... Dobra. Proszę bardzo. Jabłuszkowy, twój ulubiony. Jabłuszkowy, super będzie. No, brzuszek najedzony, popiję troszkę i teraz pójdziesz lulu. Pampersik zmieniony, sucha pupka, dobranoc skarbeńku. Ej, a Dawid, ty myślisz, że czapkę jej powinniśmy założyć na spanko, żeby wie, żeby jej się dobrze spało? Czy nie? No bo to takie małe. Myślę, że może tak, nie? Przyszliśmy do królika. Jakiego króliczka? Ale ty już mówisz, matko, jakie mamy zdolne dziecko, 6 miesięcy już mówi. Jakiego króliczka chcesz? Wszystko dla naszej małej kruszynki, jest króliczek, jest Stitch różowy, jest gąska i Pusin, nawet to już kładziemy tutaj. O, tego sobie przytul, ten będzie cię pilnował, gąska też będzie pilnowała i Pusinik też będzie pilnował. No już, wygodnie jest, wszystko cieplutko, dobra. To dobranoc, tak, odwróć się tak, żeby ci było wygodnie, o dobra. No i poszedł dzieciuś spać. To teraz jak dzieciuś poszedł spać, to może my... w sensie rodzice, otworzymy sobie po 2 Milka Secret Boxy i zobaczymy, kto trafi lepsze figurki. No bo teraz mamy taki czas dla siebie, no nie? No dzidziuś śpi, to możemy robić co chcemy. Kochanie, no ty nie możesz otwierać Milka Secret Boxu, bo jeszcze takie małe dzieci nie jedzą czekoladek, wiesz? I te figurki takie za małe mogą być, bo to może 3 plus takie są. A ty malutka jesteś, dopiero 6 miesięcy masz. No, nie wolno, rybko mała, lulaj sobie, niech ci się przyśnią kolorowe puszyny na chmurach jednorożcowych, no. No i fajnie sobie poradziliśmy, ładnie, dzidziuś sobie śpi, wstanie może za 2 godzinki, no dobra, to poczekaj, na 3-4 będzie, bo mamy ogólnie 4 i zobaczymy, czy mama, czy tata trafi lepsze sztuki, albo figurki, surprise toys. Nie klejaj na mnie, proszę cię, no. No. 3-4, żeby Oliwki nie obudzić. 3-4, aha. No ja mam tą krówkę. Ale taką 3-4, krówkową. Naprawdę, 3-4. No dobra już, a ty masz, o ty masz to co jest fajne, takie koloseum jakby, czy coś takiego. To wiecie, takie ten domek, domeczek, o takie coś. A nie, z tej strony, źle wam pokazałam, przepraszam bardzo. No i teraz drugie. Nie, nie ma teraz czasu na jedzenie czekoladek. Otwieramy drugie te żarłoku. No proszę cię, dawaj. No nie lecą mu te czekoladki jeszcze. No dawaj. Ja normalnie się cała zgrzałam przy tym dziecku. Normalnie mokre czoło mam. 3-4.
Daj spokój, lepiej nie pokazywać. Dobra, słuchajcie, Dzidziuś jeszcze śpi, to ja sobie chwilkę ogarnę i zaraz do niej zajrzymy. Pościeramy sobie tutaj trochę blaty, te łyżeczki umyjemy, wszystko, no bo wiecie, jak dziecko śpi, to mamy właśnie robią coś takiego. No tak z tego, co ja pamiętam, to tak mniej więcej to wyglądało, więc dobra, zajrzyjmy do Dzidziusia. Coś tak mi się wydaje, że no nie wiem, chyba się najadła, bo... Coś jest bardzo nie tak, no tak się najadła, że na pewno tak nie urosła i wąs jej jeszcze urósł, co jest grane. Ty moim dzieckiem jesteś na pewno? Do niczego to niepodobne. No nie płacz, masz. No ciumkaj, ciumkaj sobie, no. O jest. No już, już śpij sobie. Wszystkie dzieci nasze są, no. Ale żeby tak od razu wąsy i zarost, to ja nie wiem, no. Skąd ty się tutaj wziąłeś, Bobasku? Na pewno jesteś spragniony, no, no nie, wstydź się, no, Piciu, Piciulek, no weź, no Piciu jabłuszkowy soczek dobrze ci na brzuszek zrobi. A odsłoń rączki, mamusia ci coś pokaże na chwilę. Pij. Zobacz, jakie fajne. Tylko Dzidziusiu, wiesz co? Coś mi tutaj podwiewa. Zrobiłeś kupcie? Zrobiłeś? Mam szczere takie obawy, czy to aby na pewno dziecko, bo wam powiem, że... Mamo, mamo, obudź się, mamo! Mieliśmy otwierać nowe Mika Secret Boxy. Ty, ile ty masz lat? 8. 8? Majtki masz? No. Boże, co mi się śniło, że dzieckiem byłaś, Bobasem takim malutkim i ja ci musiałam obiadki kupować i mało tego, jeszcze potem jak zasnęłaś, to potem się tata z dzieckiem zrobił i on się tak zesrał, Oliwia, tak śmierdziało, co tu się stało w tym domu w ogóle, a ja spałam cały czas. Grzechotek żadnych, nie masz smoczków, nic? Nie? Dobra, to co ty chciałaś ode mnie teraz? A twoje Mika Secret Boxy. Dobra, to potem mnie budziłaś tylko, dobra dziecko, otworzę, z tobą otworzę, już chodź. Wolę te Mika Secret Boxy otwierać. Przy okazji nagramy sobie jeszcze shortsa. Dawid jest operatorem, Dawid na pewno już nie ma pampersa, więc ruszamy. Dzisiaj sprawdzimy sobie, kto trafi lepszą figurkę, albo jakąś rzecz w nowych Mika Secret Box 7 cudów świata. Więc zaczynajmy i zrobimy to na 3-4 Oliwka. Poczekaj, przygotuj się, jesteś gotowa? 3-4. O nie! No, zmiana miejscówki, pierwsze otwieranie nie było za dobre, więc teraz sprawdzimy, kto znajdzie lepszą figurkę z Mika Secret Boxów na tarasie. Zobaczymy, a wypiszcie w komentarzach, kto trafił lepszą figurkę. Dobra, to teraz ja mam podgórkę, bo jeżeli nie trafię figurki, to znaczy, że przegrałam. I... Przegrałaś! No dobra, to pierwsze starcie było wyrównane, drugie starcie zdecydowanie Oliwka. I co się trafi w kolejny? Aha. O, masz to co ja, więc co tu mi się stało? Ej, ja to chyba przedziurawiłam albo miałam jakiś lekko uszkodzony. O, zobaczcie! Bliźniaki! Bliźniaki! No i słuchajcie, zostały nam po ostatnim. No ty już wzięłaś to, to ja biorę to. Co się trafi? Masz figurkę? Znowu to? Jakiś gang? Gang krowiaków? No zobaczcie to. Patrzcie tylko, co się dzieje. Zobaczcie, jakieś dziwne sny o dzieciach. Nie mów. Jakieś dziwne sny o dzieciach. Gang krów fioletowych. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Ile tego? Bo raz, dwa. No krowa! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To są te takie. Żołnierze zwiadowcy krowi. No krowy, smilki. Na łówki. Jak chcesz, to możesz jutro wziąć do szkoły i dziewczynom dasz. Po otwieraniu i wszystkim po prostu przyszedł czas na paczuszkę, która do nas przywędrowała od Martyny. Ej, ale tu jest zaraz! Tu jest do Oliwii nadane. Oliwia, ta paczka jest dla ciebie! Słuchajcie, pierwsze wrażenie, w ogóle pudełko. Wow! Z Harry'ego Pottera, mega jest to pudełko. No i dobra, zobaczmy co... O, dla Oliwki już widzę pierwszą rzecz. A to może jest coś dla mnie, ja sobie tylko spojrzę, słuchajcie. Dla Oliwki od Zuzi, czyli paczucha jest od Zuzi. Ej, to jest nowa seria, wiecie? Jest! Lotarium od Zuzi!
Zuzi, dziękuję Ci, Zuzia, że też coś dostałam. Ja od razu swojego otworzę, może te od Zuzi będą bardziej szczęśliwe. Oliwcia, przetniesz mi tutaj tą tasiemkę moją. Dziękuję Ci bardzo. Bo, a chyba, że Zuzia sama to zrobiła, też tak mogło być. No, ej, Zuzia mi tutaj włożyła małpiaczka. Małpiaczka i naklejeczki oczywiście. A tutaj... tutaj mam, o matko, to jest podwójny Milka Secret Box, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze to z Kinder Joyów, małpiak i to, dziękuję Zuzia. Czy mogę pokazać twoje słodycze? Tak. Dobra, czyli od Zuzi dostałyśmy jeszcze batona Liona, mamy też takie cuksy i ich jest, słuchajcie, 3. I one są fajne, takie wafelkowe na maksa. Dla Oli. O matko, karteczki Back to Hogwarts. Zobaczcie, o, z Hermioną. Śliczne są. To jest dla mnie? To jest dla ciebie, a ja mam też coś dla siebie. Dziękuję za prezenciki. Ja tutaj mam cukiera. Takiego pomarańczowego. I zaraz wam powiem jeszcze co. A na koniec odcinka dzisiaj pozdrowimy sobie kilka osób z komentarzy, bo wiem, że bardzo dawno tego nie było, słuchajcie, ale... O, mambę też mam, tu są same słodyczki. Ja stwierdziłam po prostu, że nie wiem, ale zaraz ci powiem, że po prostu tyle osób czeka na te pozdrowienia i jest tyle komentarzy, że nie chciałabym nikomu robić przykrości, bo ja zawsze was wszystkich pozdrawiam, ale wyobraźcie sobie teraz, jak ja bym miała pozdrawiać na przykład 200-300 osób z komentarzy, to samo pozdrawienie trwałoby pewnie więcej niż odcinek. I zrozumcie mnie, bo ja was wszystkich naprawdę uwielbiam i nie chcę niby nikomu robić przykrości, to może zróbmy sobie kilka odcinków w miesiącu, gdzie będę losować i wtedy te osoby może nie będą się tak powtarzać, bo wtedy wy nie będziecie tak jakby powielać tych komentarzy z pozdrowieniami i ja będę mogła sobie, no tak mi się wydaje, że to może się udać. Sprawdźmy to. Oliwcia, słuchajcie, ma tutaj taki jakby różowy zegarek ze słonikiem. Nie wiem, czy on działa, bo jak ja tutaj go wyjęłam, to on tutaj normalnie ma tak jakby taki mechanizm. Może on się powinien świecić. Zobaczcie. Mega. A to co jest? Gumka fioletowa prześliczna. Tutaj mamy, poczekaj, tutaj jest jeszcze jeden, mamy brokatowy ołóweczek i taki z sówką jeszcze, idealny na back to school. Dla Stasia. Zdjęcia możesz pokazać na odcinku, dla a pewnie, Stasia. Że pokażę. Stasiu nawet dostał niespodzianki. Dobra. Dla... ojeju. O matko, to nie tylko Zuzia, zobacz, Zuzia też ma brata chyba. 2021-2020. Zobaczcie, ale superowa ekipa. Dla... czyli też jak Oliwka masz brata. Co to jest? Dla ciebie. Dla mnie, dobra. To ja już otwieram. Dla Tali. Dla ciebie. O, ja mam coś fioletową kaczuszkę. Ale śliczne to jest. Skąd wy w ogóle bierzecie takie fajne mini rzeczy? Dobra, zobaczymy co ja... Ej, znowu mam coś fioletowe. Serduszko. I ja to mogę sobie nawet gdzieś przywiesić, zobaczcie. O, ty masz pomarańczową. Tutaj masz tego swojego Milka Secret Boxa. Ja mam, słuchajcie, jeszcze więcej tutaj słodyczy znalazłam, jeszcze więcej. I ja szukam listu. Ej, zobaczcie, co tutaj jest grane. Jeszcze mamy takie dwa długopisy jakby zeberkowe. Ej, no ładne. A zobaczcie, tu jak ślicznie narysowane. Sówka od Zuzi. Ślicznie. Ślicznie, Zuzia, rysujesz, a ja poszukuję nadal listu. O, zobaczcie. Też mega fajnie to wyszło. O matko, Oliwka, ile masz naklejek z Harry'ego Pottera? Zobacz. Super, zobaczcie tylko. Dla fanów Hogwartu po prostu mega. Tutaj też piękny rysunek. I ja się chyba dokopałam do listy youtuberów. Darliwka, Miss Aga, Oliwia i mama, Oliwia Drobuszewska, Mister Drobny, Martyna Zabawa i Paweł Malinowski. Dziękujemy za pierwsze miejsce. I Oliwia... ale to jest świetne. I to jest długa. No ja mówię, skąd wy bierzecie takie superowe rzeczy? No zobaczcie tylko. Tu jest taka i jeszcze w motylki. Zuzia, napisz mi w komentarzu, gdzie można kupić takie torebki. I słuchajcie, jest list na sam koniec. Cześć, Darliwka. Zaraz. Zaraz. Co tutaj się właśnie wydarzyło? Ta paczka jest od Krzysia. Czyli paczkę dostałyśmy od tego superowego pana, który nazywa się Krzysiu. Ma 5 lat. Wysłałem do was moją pierwszą paczkę. Mam starszą siostrę Zuzię, która ma 9 lat i młodszą siostrę Maję, która ma 3 miesiące. To bobasek, mały, tak jak z odcinka naszego taki. No ale ja miałam większego bobaska.
Krzysiu, to my ci bardzo dziękujemy. I ja to mówiłam cały czas od Zuzi, a tutaj paczka jest od Krzysia. Najbardziej podobał mi się odcinek 24 godziny w sali zabaw i kto ochroni swoje jajko, wygrywa 100 zł. I powiem ci, Krzysiu, że mamy w planach nagrać bardzo podobny odcinek, tylko tym razem będziemy musieli ochronić coś innego. Bardzo lubimy was oglądać, serdecznie was pozdrawiamy. To Krzysiu, Zuzia i Maja. Pozdrawiamy was i całą waszą rodzinkę. Oczywiście wysyłamy serduszka i pozdrawiamy z całego serduszka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za paczuchę. I słuchajcie, tak jak obiecałam, wchodzę sobie w ostatni odcinek. I to jest odcinek, że gram pierwszy raz w Avatar World. I Oliwka mnie tam uczyła w to grać. Więc dobra, gdzie jest mój kanał? Zgubiłam swój kanał, dobra, mamy. I 5 osóbek po prostu pozdrowie. Boziu, gdzie ono jest? Dobra, mamy to, mamy to. Słuchajcie, oho, dobra, zaczynamy pozdrowienia. Jula Dych 2739, pozdrawiamy serdecznie. I słuchajcie, tutaj jest pytanie, czy nagramy poranną i wieczorną rutynę w czasie szkoły? Nagramy, bo ten pomysł jest super. Alicja Dżęziarka, wasze odcinki zawsze poprawiają mi humor. Bardzo, bardzo mi miło i pozdrawiam. Kolejna osoba do pozdrowień to będzie Agnieszka Chłopecka 9627, która komentuje po prostu każdy nasz film, naprawdę. Pozdrawiamy cię serdecznie. Martyna Makowska RP4WK, Darliwka, jesteś najlepszą youtuberką, nawet nie wiecie, jak miło mi jest czytać te wasze komentarze. I oczywiście Martynka, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. No i ostatnią osobą na tym odcinku pozdrowioną zostanie Toka Rabbit 615. Pozdrawiam z całego serduszka. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam spodobał, że fajnie się z nami bawiliście i z moimi bobasami, które mi się oczywiście przyśniły. No i słuchajcie, jeżeli chcielibyście na przykład, żeby Dawid został bobasem przez 24 godziny, to dajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No ja już uciekam i widzimy się już niedługo. Do następnego, pa!